migotały nocą w stronę tej gwiazdy. W drodze tylko migotały rzeki i miejskie baszty. Synku, niebo się chmurzy, zasłonię cię od burzy. Andrzej Stasiuk, Józek, 40 parę lat. Twarz lisa przechery i ciało wyschnięte na wiór. Ostatni traktorzysta w PGR, bo traktor też ostatni. A nowych już nie będzie, nigdy. Ale Józek nie zna tego słowa, wszak przynależy ono do dziedziny wyobraźni. I po staremu, w znieruchomiałym czasie, usiłuje w żelazne truchło tchnąć trochę życia. Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak moty drżą. Haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg. Wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć. Franciszka Jerzego Stefaniuka, marszałka, spotykamy w Dalowie oczywiście. Dzisiaj w zaszczytnej roli członka jury konkursu recytatorskiego. Panie marszałku, jak pan ocenia przygotowanie, umiejętności, zaangażowanie i tematykę tegorocznych prezentacji? Myślę, że komisja będzie miała bardzo wielki problem dokonać oceny, bo ogólnie stwierdzając wszystkim postawiłbym piątkę. Taką ocenę niektórym należy się jeszcze kilka plusów. Młodzież bardzo dobrze przygotowana, ambitna i z tego należy się cieszyć dzisiaj. Dobrze, że mamy tyle zaangażowanej młodzieży. Tematyka wierszy, coś utknęło w pamięci? No oczywiście, niektóre wiersze nawiązują do współczesnej sytuacji. Niektóre, jak zauważyłem, są słowa o ludziach nadętych, o ich pysze, która jest ośmieszana, a to akurat jest dzisiaj, powiedziałbym, nad produkcją. Natomiast zabrakło wierszy o pokorze, po prostu, co jest dzisiaj deficytem. Zabrakło, mówię, tej tematyki. Ciekawy był wiersz zaprezentowany przez jednego z uczestników. Życie, historia pewnego kierowcy ciągnika w PGR-ze. To też chyba znak czasów albo powrót do tego, co kiedyś było. Bym to nawiązał do siebie, o tym starym ciągniku. Jeśli coś tam, jakiś defekt, to wymienią śrubkę i dalej się parkocze. I on też w tym sensie po prostu opowiadał o nowej technice i o starym ciągniku. To jest właśnie ta historia naszej transformacji w pewnym sensie. Niech pan leci i niech pan decyduje, kto wygra. Dziękuję bardzo. Amerykańska, mechaniczna, słynna strzelnica elektryczna. Proszę spróbować. Ta zabawa jest i ciekawa, i bezkrwawa. Kto z państwa odda celny strzał? Będzie uciechę wielką miał. Oto tancerka. Gdy tancerce nabojem trafić prosto w serce, ona nóżkami wdzięcznie fika, przy czym wesoło gra muzyka. Obywatelu, strzel i traf. Pif, paf. Bardzo proszę, bardzo proszę. Jeden strzał, 20 groszy. Kto się odważy jeszcze raz? Trafisz do Boża w centrum tarczy, a zaraz bęben mu zawarczy. Trafisz anioła między oczy, a para skrzydeł mu wyskoczy. Pies będzie szczekać, kogut piać, a pozytywka walca grać. To tylko zręczność, żadne cuda. Nic niby tu nie zmienione, a jednak pozamieniane. Niby nie przesunięte, a jednak porozsuwane. I wieczorami lampa już nie świeci. Słychać kroki na schodach, ale to nie te. Ręka, co kładzie rybę na talerzyk, także nie ta, co kładła. Koleżanka niefortunnie zdarła lakier z ramy roweru i skrzywiła lekko kolor podczas upadku. Nic wielkiego się nie stało, ona jednak była przerażona, bo rower należał do...
do jej narzeczonego. Podwójny keczup po raz trzeci? To wstecznictwo. Aby nie pozostać w tyle, powinien być co najmniej potrójny. Zjadłem więc potrójny. Trochę mi się odbiło, ale w zasadzie nie czułem się źle. Kłopoty z żołądkiem miałem dopiero po keczupie czterokrotnym. A po pięciokrotnym nic nie pomagało. To jak to z tym keczupem było? Nie wiem. Dlaczego taki jest taki wieczór? No, dokładnie to nie wiem. Znaczy, no był bardzo fajny, po prostu taki jakiś śmieszny gdzieniegdzie w niektórych momentach. No i też taki bardziej nowoczesny. Z kim rozmawiam, ile masz lat? Maksymilian Artecki, mam lat 13. Szkoła? Szkoła podstawowa imienia Tadeusza Kościuszki w Chotyłowie. Keczup, czy trudno się nauczyć takiego nowoczesnego wiersza? Czy trzeba specjalnie do niego podejść, a później specjalnie zaprezentować? Czy liczy się tutaj również gra ciała? Liczy się gra ciała. Ja mój jakby wiersz w tydzień jakby opanowałem. U takich bardziej początkujących może on się wydać bardziej trudniejszy, ale no ja już taki bardziej... A jego sentencja, jakbyś sam go oceniasz? Na co wskazuje? Jakie jest jego przesłanie? O Boże. A dobra, niech będzie to. I to będzie to przesłanie. Maksymilian, dziękuję. Gratulujemy. Jeśli wojna mama, a jeśli się zasmucę, jak dziecko zapłakane w różanie swój powrócę, będę go brać na ręce, jak włosów ciemny splotyk. Wszystko jest w rękach. Izabela Mazur i Amelia Lipińska. Szkoła? Podstawowa w Dołdze. Opiekun? Pani Sylwia Hukaruk. Pozdrawiamy Panią Sylwię. Pani Sylwia oczywiście jest w pobliżu, będzie słyszała wszystko, co mówicie, więc uważajcie na to, co powiecie. Słuchajcie, konkurs recytatorski. Skąd pomysł, skąd chęć na to, żeby wziąć w nim udział? To chyba Pani Sylwia odkryła w nas ten talent, że tak powiem. Też mi się tak wydaje. Już jestem któryś raz z kolei na takim konkursie i po prostu sprawia mi to szczerą przyjemność. Które wiersze, jaką prozę preferujecie? Która jest łatwiejsza do tego, żeby się nauczyć? To w sumie zależy od osoby. Każdy ma inny gust, ale na przykład fajne są wiersze emocjonalne, gdzie można pokazać te emocje. Ja jestem w typie wierszy melancholijnych, takich bardziej poważnych, o poważnej tematyce, ale też właśnie w tym konkursie chciałam spróbować czegoś innego, więc wybrałam piw-paw po prostu. Czy podczas prezentacji liczy się gra ciała? Zależy od gestu jurorów, że tak powiem, bo to różnie, naprawdę różnie oceniają. Moim zdaniem gesty powinny zostać ograniczone podczas recytacji, chociaż to zależy też od emocji wierszu, bo nie każdy można wyrecytować stojąc bardzo poważnie. Dlatego trzeba dostosować swoje gesty, ale bardzo je ograniczyć jednak. I na koniec dwa zdania o tym, co żeście zaprezentowały, jakie to były tytuły, autorzy i o czym pokrótce opowiadały wasze prezentacje. Ja recytowałam Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Elegię o chłopcu polskim. Mama jego napisała ten wiersz, gdy poszedł na wojnę i bardzo to przeżywała. Ja zaprezentowałam wiersz Juliama Tuwima pod tytułem Piw-paw, który prezentował to, jak po prostu ludzie zabawiają się zabijaniem, mordowaniem ludzi na wojnach. Dlatego to był trochę poważny tekst, ale był też trochę figlarny moim zdaniem. Dziewczyny, czy przyszłość również wiążecie być może, nie wiem, z recytacją, a być może z jakimiś szkołami aktorskimi? Nie wiem, bardzo możliwe. Też mi się tak wydaje. Trzymamy kciuki za was, dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Nasz poziom był najwyższy według pani Dominiki, według Centrum Spotkania Kultur, także my się już bardzo cieszymy i już bardzo wam serdecznie gratuluję i myślę, że brawa ogromne już się dla was. Jestem bardzo zadowolona, że państwo jako ta grupa, jedna z ostatnich, gdzie będą się odbywać eliminacje, odpowiedziała tak pięknie na ten temat współczesności. Nie w każdym powiecie się to zdarzyło. Te teksty gdzieś były na pograniczu współczesności, a wcześniejszej epoki literackiej, a u państwa było bardziej w przód.
I to mnie bardzo zadowoliło, bo też widać po prezentacjach, że te teksty są Wam bliższe, że bardziej skierowane ku Wam, ku Waszym problemom. I widać było, że te wybory u Państwa były świadome i każdej prezentacji słuchało się z przyjemnością, bo każdy wiedział, o czym mówi. I pierwsze miejsce trafia do Antoniny Dobrzyńskiej. Thank you.